kiedy, taka bardzo ważna kwestia, kiedy przychodzi już taki naprawdę czas wejścia w Bożą obecność, kochani, proszę, to nie róbmy szumu takiego duchowego. Czasami po prostu ludzie nie rozpoznają, kiedy jak się wchodzi w Bożą obecność, szum robią. Wcześniej mówię, jak leżał tamburyn, jak oddawane było Bogu chwała, rozumiesz, to tamburyn leżał. Nikt nie rusza tamburyna, nikt nie szalał w nim, bo za bardzo śpiący był na początku, tak? Przychodzi czas czci, Duch Święty delikatnie dotyka ludzi, tamburyn wziął. Będzie aaa! Spacyfikować go! Spacyfikować! Na jednym spotkaniu kiedyś Lester Samral mówi, stoję, głoszę. Kobieta jedna wcale się nie odzywała, człowieku. Przed czas oddawania czci Bogu, proszę Ciebie, ona, halleluja! Halleluja! Samral mówi, co to jest Boże? A Duch Święty mówi, to demon. Samral mówi, to demon mówi halleluja? Mówi, no demony też mówią halleluja, tak, takie są. Bo te słowo wisi, bo rozumiesz, to nic nie znaczy. Jeżeli to jest tylko wypowiadane, to nie jest styl. I on mówi, zamknij się! Zamknęła się. Bo to jest czas czci. Przychodzi Pan Panów i Król Królów. Rozumiesz? Pan Panów i Król Królów, nie Bozia jakaś. Kochani, ostatnią rzeczą, na którą chcę zwrócić Wam się uwagę. A jeszcze zanim ja powiem, ponieważ...